ogóle to nie muszę się spieszyć, tylko muszę pięknie zaorać. Więc robię to w 3 dni. Żeby później chwasty nie rosły. Pokażę wam teraz specjalne miejsce w Danii, jedyne jest takie. Tam daleko widać. Wszędzie mają lasy i pola. To jest jedyne takie gospodarstwo w Danii, o jakim wiem. Pokażę wam je tylko tu z daleka, bo nie mogę filmować tego. Mają ziemniaki, zwierzęta, wszystko mają. I to jest gospodarstwo, które jest jakby to był jakiś PGR. Bo jest 40 rodzin, które mieszka, wszyscy mieszkają tam na tym gospodarstwie. Wszystkie pełne rodziny, chyba 40 rodzin tam jest. Mają chyba 600 hektarów razem. To jest gospodarstwo ekologiczne. I to się nazywa Collective Go, czyli kolektywistyczne gospodarstwo, czyli jak jakiś kołchoz taki. Nigdy tam nie byłem, tylko wiem, że to tu jest. I to jest jedyne gospodarstwo, o którym takim słyszałem w Danii. Może ktoś z was był tu w Danii i pracował na nim. Na Zelandii.
jest zmiana planów, ściągnęli mnie z pługa, bo trzeba załadować dwa kontenery trawy. Jak wiecie, mamy trawę na nasiona, 100 hektarów w tym roku było, tu mamy 200 ton trawy. Tu mamy rajgrasy, a tu mamy wiechlinę łąkową, czyli po duńsku inabgras. I muszę załadować dwa kontenery, stoją na zewnątrz, na jutro, bo do Santa Barbara chcą trawę na trawniki. Ładowanie nie jest tutaj proste, bo mamy tutaj kanały wentylacyjne. W załączniku wrzucę stare filmy, żebyście zobaczyli, bo nie wiem, ile mi starczy baterii. Tu mamy, widzicie, kanały wentylacyjne, na które ja muszę uważać. Żeby ich nie uszkodzić. Gdzie tak wyglądają te kanały wentylacyjne? One są podłączone do tych kanałów tutaj z boku i one dmuchają nam powietrze. Zobaczcie, ile tego jest, to jest 200 ton. Także muszę załadować dwa kontenery wiechliny łąkowej. Ja muszę pracować w tej masce, bo inaczej będę dwa tygodnie harał na żółto. Muszę mieć tą maskę do trawy, jest taki kurz i ten pył, że zabija mi się w płucach. I bez tej maski nie mam szans. Aha, nie wiem, na ile starczy baterii, ale w załączniku będziecie mieć w opisie stare filmy, jak ładuję trawę, to więcej zobaczycie.
Załadowałem dwa kontenery. Zobaczcie, ile było. A ile jeszcze jest. Będzie jeszcze z 8 kontenerów, lekko, może 10. To temat z trawą jest taki, że my nie wiemy, kiedy mamy ją ładować, bo to jest, jakie jest zapotrzebowanie, to DLF zabiera to, DLF. Zobaczcie, to są te kanały. Tu na końcu on jest zaślepiony. I tymi tutaj rusztami wtłaczane jest powietrze. Tymi otworami przelatuje powietrze i suszymy trawę. I przy ścianie mamy kanał. Widzicie, to jest ta firma, co odbiera trawę. Tu mamy kanał i z tamtej strony też mamy kanał. I suszymy je partiami. Idę wam pokazać, ile jest na kontenerze. Trawa jest bardzo cenna. Jak ładuję, muszę uważać, żeby tu z tyłu nie wywalać. Musi być idealnie.